Cześć, ja jestem Kuba i przygotowałem dla was rozszerzenie mojego kursu Web API w .NET Core. Od razu zaznaczę, że ten kurs jest dla osób, które znają podstawy działania Web API, jak i architektury REST. Tych zagadnień nie będę poruszać w tym kursie, ponieważ zostały one już przeze mnie szczegółowo omówione w pierwszej części kursu. Natomiast teraz omówimy bardziej zaawansowane mechanizmy i funkcjonalności Web API, które będą kluczowe do implementacji produkcyjnego projektu. A oprócz tego zapoznamy się z murą Azure oraz podstawowymi usługami, jakie ona oferuje, po czym wdrożymy naszą aplikację właśnie na Ażura, gdzie będzie ona publicznie dostępna. Agenda tego kursu prezentuje się następująco. W module drugim omówimy, w jaki sposób za pomocą tokenów możemy autentykować użytkowników, czyli stworzymy bezpieczny mechanizm rejestracji i logowania użytkowników. Dowiemy się też, jak haszować hasło użytkowników tak aby nie były one zapisywane jako zwykły tekst w danych oraz jak nałożyć złożoną walidację danych na nasze akcje. W module trzecim przejdziemy do autoryzacji zalogowanych użytkowników i będziemy mogli dodać własne reguły dostępu do zasobu, np. Na, na podstawie roli użytkownika. Dodamy też mechanizm autoryzowanego dostępu do zasobu po to, aby jego modyfikację mógł wykonać tylko użytkownik, który ma do tego uprawnienia, bazując na logice, którą sami określimy. W module czwartym omówimy temat filtrów api oraz tego, jak wygląda przepływ zapytania podczas wykonywania akcji. Dowiemy się, jak utworzyć własne filtry i zaimplementujemy własne trzy najbardziej użyteczne. W module piątym poznamy, jakie funkcjonalności oprócz zarządzania zasobami może spełniać nasze api. Obsłużymy przeglądarkowe zabezpieczenia dla. Cross Origin Resource Sharing będziemy serwować pliki statyczne z ograniczonym dostępem użytkowników, jak i publicznie, a za pomocą odpowiednich mechanizmów damy znać klientom naszego API, że te zasoby mogą być cachowane i tym samym odciążymy nasz serwer. Ostatni moduł poświęcimy na wdrożenie naszej aplikacji do chmury Azure. Przede wszystkim poznamy podstawowe serwisy oferowane jako usługi przez Azure i utworzymy kolejną zasób App Service oraz zasób Azure SQL. Po odpowiedniej konfiguracji w kodzie, kontekstu bazy danych oraz po zaimplementowaniu automatycznych migracji wdrożymy ostateczną wersję naszego API na usługę App Service przez plik Publish Profile. Także jak sam widzisz czeka nasz sporo materiału do omówienia i abyś jak najlepiej utrwalił sobie tą wiedzę zachęcam Cię do stworzenia własnego projektu i podążania za mną. Po każdym ukończonym module sprawdź, czy w pełni zrozumiałeś omówione zagadnienia, robiąc sobie przerwę na zaimplementowanie własnej wersji w kodzie. Oczywiście kod z początkowej wersji projektu, jak i z ostatecznej, znajdziesz w załącznikach do tego kursu.